Cześć dziewczyny! Dziś filmik o hybrydach z firmy Semilac. Dokładnie Elwira poprosiła mnie o taki filmik, bo zastanawia się, czy nie kupić sobie właśnie tych hybryd. Zresztą pada dużo pytań, czy jestem z nich zadowolona. To może powiem na wstępie szybko, że ja używałam do tej pory hybryd z firmy Nile Design i to jest ta hurtownia na ulicy Cyprysowej, gdzie ja często robię zakupy. Używałam też hybrydy z firmy Sunflower, tutaj tak nazywałam się trochę jak te perfumy. Też nie byłam z nich szczególnie zadowolona. I śledząc Wasze poczynania z hybrydami na YouTube, właśnie odkryłam firmę Semilac. Najpierw zadałam kilku swoim widzkom, które wiem, że coś tam może na ten temat wiedzą, pytań jak, co, czy ok. Pytania, odpowiedzi były różne. No ale w końcu mówię, dobra, kurczę, no jednak większość osób chwali te hybrydy, ja sobie zamówię. I powiem Wam szczerze, że jestem przeszczęśliwa i tutaj mogę szczerze naprawdę polecić, gdzie kupiłam, bo o to też pytacie dziewczyny, więc ja sobie wpisałam po prostu w Google sklep Semilac, chyba Diamond Cosmetics, wiecie, że ja jestem beznadziejna, jeżeli chodzi o język angielski, ale pierwszy ten link i tam wiem, że jak się kupuje powyżej 200 zł chyba, czy coś takiego, dostaje się zestaw ołówków. No trochę to dziwne, ale okej. Okay. Więc pierwszy ten link, coś z diamencikiem i tam kupowałam swoje hybrydy Semilaca. Powiem tak, zawsze najważniejsze, żeby sobie zamówić bazę, to podstawa. I do tego dziewczyny gdzieś jeszcze warto sobie kupić primer, mówię tutaj do tych, które jeszcze się zastanawiacie nad zakupem tych hybryd. Primer taki zwykły, który się używa do tipsów żelowych lub akrylowych, bo ja zawsze przed nałożeniem takiej hybrydy na paznokieć naturalny przemywam, właśnie nakładam jeszcze primer, taki najzwyklejszy, wtedy ta hybryda trzyma się zdecydowanie lepiej. Co do kolorów, ja tych kolorów dziewczyny mam około, tutaj może widzicie, około 18. Zamawiałam je na dwa razy, bo na początku zamówiłam, a nie, w sumie to mam 20 z topem i z bazą. Raz zamówiłam 10 i drugi raz zamówiłam 10. Co do kolorów, ja jestem fanką z tych wszystkich moich, których mam kolorów 0,56 i tutaj to jest taki ruszę, zaraz to Wam pokażę. 0,72 to jest mięta, 105 jasny szary dziewczyny, 0,37 to jest kolor takiego brokatu ze złotem, 0,33 typowo letni i 0,55 taka brzoskwinia. Także zaraz Wam to pokażę na tym moim plasticzku, o ile aparat się wyostrzy. Bo tak naprawdę zamierzałam nagrać dla Was, jak tą hybrydę kładę. Ale mam taki mały statyw, który jest na biurko, a do tego mamy ogromną lustrzankę z Renatą, więc ciężko nam jest nagrywać takie filmiki. Jesteśmy w trakcie zakupu małego aparatu, bo ten, który miałyśmy, po prostu musiałyśmy zwrócić. Także tak, moje kochane, taki filmik na pewno też się pojawi z zakładaniem, ale w tej chwili po prostu nie mam możliwości, dlatego nagrywam tylko tak, na ile po prostu mogę. Więc tak jak mówiłam, baza, top, primer i przede wszystkim dziewczyny, kolor 001, czyli zwykły biały, bo niektóre te kolory z Semilaca i właśnie jedna z widzek, za to bardzo Ci dziękuję, mnie na to przygotowała, że są nie do końca takie kryjące, więc ten biały jest świetnym podkładem do tego, żeby ten kolor był bardziej wyrazisty i do tego, żeby ten paznokieć, może bym najprościej, był na jak najlepiej przykryty. I to szczególnie tyczy się, słuchajcie, koloru 042. To jest taki piękny, neonowy, różowy, ale pod niego ten podkład białego jest po prostu jak najbardziej potrzebny. Także tak, moje kochane, zaraz Wam pokażę te kolory, które ja sobie właśnie z tej firmy Semilac kupiłam i powiem Wam jeszcze jedno, że zamierzam sobie kupić tego więcej. Co do cen, na przykład z Indigo, z tego co koleżanka mi mówiła, zresztą widziałam nawet na targach, jak byłam na Marsa, na targach właśnie paznokciowych, to są dużo, dużo droższe, więc dla takiego domowego użytku, czy na przykład zrobieniu koleżankom Semilac jak najlepiej się sprawdza, bo tam cena jednej hybrydy to jest około 29 zł. Także tak, moje kochane, jeżeli tylko wpadnie w moje ręce mniejszy aparat, na pewno będę nagrywać dla Was paznokcie, bo ostatnio sama swoje skróciłam, zrobiłam sobie właśnie z koloru 001 i tego 056 ombre. I powiem Wam, że jeszcze położyłam sobie na ten efekt syrenki z Indigo, rewelacja. I co jeszcze powiem na temat tych hybryd, dziewczyny, właśnie świetnie się nimi robi ombre. Co przy tej firmie Nile Design było naprawdę trudne, bo tam jedna hybryda gęsta, druga rzadka,
ciężko to szło, nieładnie się to rozcierało, przy tym nie ma problemu. Także moje kochane, oczywiście wspomnę, że to nie jest absolutnie żaden filmik sponsorowany, bo sobie te hybrydy sama zakupiłam na stronce. Tak jak wspominałam, dostałam dwa zestawy ołówków w gratisie, także tutaj nadal jestem w szoku, że dostaje się zestaw ołówków do zakupionej hybrydy, ale zawsze miło, jak coś tam w gratisie wrzucą. I jeszcze ostatnio, jak mi przysłali, to dostałam dwie krówki, takie wiecie, z semilaka, nie, firmowe, i dostałam takie serduszko, że paczkę pakowała dla mnie Weronika. Także Weronika, pozdrawiam Cię, wszystkie kolory się zgadzały. A teraz tak może jak na tyle, na ile ta ogromna lustrzanka będzie mogła wyłapać te kolory, tutaj jest trochę na Was grane, ale na to dziewczyny nie zwracajcie uwagi, to Wam pokazuje, że Wasz najfajniejszy sen 0,33, taki trochę złamany róż, 0,56, świetny, słuchajcie, 105, no rewelacja, szary, piękny odcień, ten 0,72, tak? To jest właśnie ta mięta, o której mówiłam, to są takie neonowe. Jak będziecie chciały wiedzieć dokładnie, na przykład, który kolor ma jaki numer, to też chętnie Wam napiszę, ale to wszystko w komentarzach. Ten fiolet był chyba 0,35, a ja wzięłam 0,59, ale ten 0,35 chyba był fajniejszy. Także tak to wygląda. Także Elwira, śmiało kupuj. Mówię, nie są te hybrydy drogie. Są bardzo dobre. Jak tylko będę miała mniejszy aparat, to nagram dla Was filmik z nakładaniem tej hybrydy. I co jeszcze, moje kochane, tak na koniec? Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za pomoc w wyborze kiecki na moje wyjście. Ja w życiu, odkąd nagrywam na YouTubie, nie miałam aż tyle komentarzy. Dziewczyny, czwórka wygrywa, więc w czwórce ruszam na imprezę. I powiem Wam jeszcze, że jak dam radę, to może nagram Wam taki filmik z przygotowaniem. Właśnie, bo tam chyba jedna z Was, chyba Mabeja, napisała, że może mogłabym właśnie nagrać, jak się szykuję do tego, jakie obuwie, makijaż i tak dalej, więc jeżeli nie będzie to w wielkim pośpiechu, będzie czas, to też dla Was taki filmik nagram. Także jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za podpowiedź. I uwierzcie mi, kochane, że na pewno jak teraz będę miała jakieś kolejne wyjście, też się Was poradzę, bo jednak jak taka rzesza ludzi odpowiada, że czwórka, bo było też jedynka, ale jednak czwórka wygrywa bezkonkurencyjnie, to takie moje utwierdzenie, że wygląda mnie świetnie, jest naprawdę dużo, dużo większe. Także wszystkim Wam, które komentowałyście pod tym filmikiem, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, nie spodziewałam się aż tyle odpowiedzi. Nawet mój mąż się mówi, ty czwórka, czwórka, może nam jedynka. Nie, mówi, no jednak czwórka. Także Radosław brał w tym czynny udział i zliczał Wasze głosy. Dobra dziewczyny, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Kciukujcie, subskrybujcie, będzie nam bardzo miło. I co? Do następnego. Pa!